Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu. Podcast, muszę sobie przypomnieć nazwę tylko, ponieważ nazwa się zmieniła. Teraz jest to podcast Wyjście z kropki, o ile dobrze pamiętam. Ze mną jest dwóch panów tutaj. Cześć. Cześć. Witamy serdecznie. Jeden z panów ma na imię Kuba, drugi pan ma na imię Olek. No dobra, to powiedzcie coś o sobie. Kim wy jesteście? Jesteśmy organizatorami Enea Bydgoszcz Triathlon. Z tego eventu możecie nas kojarzyć, ale robimy też różne inne rzeczy i różne inne imprezy sportowe. Inne imprezy sportowe? Jakie na przykład? Bo nie wiedziałem nawet. A, mamy portfolio. Co? PKO Bydgoski Festiwal Biegowy na przykład. Robiliśmy bardzo fajną imprezę kolarską, Bydgoszcz Cycling Challenge. Parę takich projektów, które jak się uda, to odpalimy też w tym roku. Możecie nas, śledźcie nasze media społecznościowe. Myślę, że będzie warto. No i jesteśmy zaangażowani też organizacyjnie w imprezy mniej lub bardziej w Bydgoszczy i w okolicy. Znam takiego organizatora właśnie, który też imprezę kolarską robi, tylko w moim mieście. Przy okazji. Ale który? O czym chcieliśmy porozmawiać? Znaczy ja taki rzuciłem temat, no jako że ja was właściwie tylko kojarzyłem z tego Bydgoszcz Triathlon. Czy trzeba powiedzieć Enea Bydgoszcz Triathlon? Bo ta nazwa chyba już tak się utarła, nie? Że ten tytularny... Tak, generalnie teraz większość osób nawet mówi, znaczy większość, część osób mówi nawet naszej imprezie, że startujemy w Enei tam w Bydgoszczy, więc... To się mocno przyjęło. Mocno nie przyjęła, więc... Ale już rzeczywiście od trzeci rok z rzędu, to jest czwarty, już tak naprawdę będziemy współpracować, więc no cieszymy, współpraca się układa, więc jak najbardziej na dzień dzisiejszy wszystko jest okej. Fajnie, no bo ten długi termin we współpracy też jakby mi się wydaje od strony odbiorcy, że dla obu stron tak, pozwala działać, planować i angażować sponsora w odpowiednie celowane akcje, więc to jest super naprawdę. Dobra, no więc właśnie stąd was kojarzę i chciałem porozmawiać o tym, jak to się zaczęło, to taki pierwszy temat. Może tak mało ciekawie to brzmi, ale myślę, że jest to jakaś fajna historia do opowiedzenia. Drugi, tak jak mówiłem przed rozmową, dawno, dawno temu chciałem nagrać, nagrałem właściwie z Piotrkiem Suchenią taki podcast o tym, jak się organizuje biegi, imprezy biegowe, masowe, od strony miasta akurat w tamtym przypadku. Więc tutaj ten temat też chciałem poruszyć, jak to wygląda organizacyjnie. Kwoty, papiery, umowy, nazwiska, łapówki i tak dalej. No i później te czasy covidowe. Nie chciałem za bardzo nagrywać materiałów covidowych, ale chyba od tego się jednak nie da uciec i na tyle to długo trwa, że to nie jest coś, co tam szybko z pamięci ucieknie. Miejmy nadzieję, że dostatni taki materiał, już więcej takich temat się już nie powtórzy nigdy. Pierwszy ale jest ostatni. Na czasie, więc warto coś o tym powiedzieć. Tak? No rok jestem spóźniony z materiałem, ale to bywa. Tak, ale no jakby to nie tylko COVID, ogólnie zarządzanie w kryzysowej sytuacji, bo różne rzeczy mogą się wysypać. Co wy robiliście do tej pory? Znaczy do tej pory Bydgoszcz Triathlon, czy tudzież Enea Bydgoszcz Triathlon jest organizowany już 6, byłaby szósta edycja w 2020? Szósta, teraz byłaby siódma. W 2021. Czyli parę lat. To co robiliście wcześniej, przed tym 5-6-letnim okresem? Studiowaliśmy. Jesteśmy młodymi. Tak naprawdę. Więc zacząłeś trochę od tego, może ja odpowiem o tym pierwszym pytaniu, czyli genezy powstania tych zawodów, bo zaczęło się w sumie od tego, że sami byliśmy zawodnikami, pewnie jak większość organizatorów kiedyś miała styczność ze sportem, czy to z tym, czy z innym. I w sumie nam to wyszło jakby tak samo z siebie, bo akurat ja byłem w takim okresie, że uczyłem się do egzaminu radcyckiego, bo przystępowałem po studiach do egzaminu. Więc i jak wszystkich i człowiek, opcji, żeby się nie uczyć, generalnie człowiek szuka różnych pomysłów. Czyli jesteś triatlonistą, miałeś być prawnikiem, tak? To nawet jestem, już jest, skończyłem aplikację radcowską, także generalnie się udało. Uczyłem do tego egzaminu, bo rodzice zabronili wcześniej organizować taką imprezę, więc najpierw generalnie trzeba było zająć się nauką. Ale równolegle rzeczywiście pod koniec tego okresu aplikacyjnego można było, że tak powiem, już się tymi imprezami zająć. I w sumie był taki pomysł. Znałem Kubę. Kuba był znanym sportowcem, zawodowcem, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Nie, po prostu trochę trenowałem od Olka. Chociaż że było śmiesznie, Olek, ty startowałeś pierwszy raz? Tak, ja startowałem was 13 lat. Ze świętej pamięci mój wujek był trenerem kolarstwa, gdzieś tam mnie jakieś tam na lewo zapisał na zawody, wkręcił mnie jakieś tam, że można było startować w Borównie. Swego czasu był taki triatlon jeszcze. Tak, jeszcze był chyba inny organizator i tam można było startować. Wtedy bardziej może to było takie człapanie niż startek. Miałem 13 lat, ale coś tam pływałem, także
Także jakoś się udało. Pierwszy triatlonista na lewo w Polsce. Tak, dokładnie, więc tak to można powiedzieć, że zaczęła się moja historia, aczkolwiek Kuba oczywiście był większym zawodowcem niż ja. I miał doświadczenie też w organizacji imprez po prostu, nie sportowych, bo Kuba organizował imprezy klubowe. Tak, ja w ogóle zacząłem pracę, jak miałem 17 lat, od organizacji pierwszych imprez takich połowinkowych, wiesz jak to się robiło, będąc w liceum. I okazało się, że tak mi się to spodobało. Doszedłem do momentu, w którym organizowałem 100 imprez miesięcznie w całym kraju. Byłem odpowiedzialny za eventy. 100 imprez miesięcznie. Byłem odpowiedzialny za eventy w największym w tamtym czasie portalu imprezowym w Polsce. Mhm. Robiliśmy największą imprezę klubową w Europie. Jednocześnie około 40 tysięcy osób było w 100 klubach. Był taki patent, że wchodziłeś do klubu z jedną opaską, płaciłeś raz na 10 czy 15 zł. I chodzić do wszystkich klubów praktycznie w mieście. I takich miast było 8-10 i to się działo w jednym czasie. Więc ogólnie pomysł był super. Trafił też w te czasy i w nasze zainteresowania w tamtym czasie. No i tak się zaczęła moja przygoda z eventami. Trwała dosyć długo, ale że ten rynek klubowy, czy właściwie imprezowy trochę się zmieniał, więc zajmowałem się w międzyczasie kilkoma innymi projektami. Zawsze lubiłem robić dużo różnych rzeczy, bo pozwalało to rozwijać głowę i być na bieżąco nie tylko z wąską działalnością, którą się zajmowałem, ale no, jakby mogłem być na bieżąco z różnymi tematami, więc prowadziłem jednocześnie jakby kilka projektów. No i zjawił się Olek z propozycją, bo znaliśmy się wcześniej, zjawił się Olek z propozycją, żeby zrobić imprezę sportową. I to właściwie okazało się, że why not, no, przecież mamy... Właściwie byliśmy takimi trochę hura optymistami, że zróbmy imprezę sportową. Oczywiście. I rzeczywiście nie wiedzieliśmy do końca, czym się to je, bo mieliśmy ambitne plany zamknięcia kluczowych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy, zamknięciem dróg, co zawsze wiąże się z jakimiś tam problemami. Tak od razu na grubo. Trochę tak, bo miejsce było takie dla nas od razu zdefiniowane, bo chcieliśmy zrobić to rzeczywiście w centrum Bydgoszczy, wykorzystać rzekę Brdę, bo wiedzieliśmy już wtedy, że można, rzeka Brda jest bardzo czystą rzeką, można w niej pływać. Też wiedzieliśmy, że miasto też mocno kładzie nacisk na to, ażeby podkreślić to, bo kiedyś rzeczywiście było tak, że jeszcze 15-20 lat temu rzeka Brda była przez bydgoszczan odbierana jako rzeka, do której wpływają jakieś tam ścieki, jest to śmierdząca rzeka, że w ogóle nikt by nie chciał tam za nic wejść. I od momentu, kiedy organizowaliśmy tą imprezę, przez te 5-6 lat, zmieniło się naprawdę bardzo dużo, bo przy pierwszej edycji osoby jeszcze na Facebooku nam pisały, że tam jak wy chcecie wejść do tego tam syfu w Brdzie, pływać i w ogóle. Ludzie wchodzili, wychodzili zachwyceni, nie? Mówi, że czystsza woda niż w jeziorze, nic nie śmierdzi, przejrzysta, naprawdę się zmieniło wszystko, akurat jeżeli chodzi o tą rzekę. No i w sumie zaczęliśmy ambitne nasze plany organizacji imprezy. Przyszliśmy na spotkanie do urzędu w pierwszej chyba kolejności. No to rzeczywiście panowie popukali się w głowę, powiedzieli, że to w ogóle nie ma opcji takiej imprezy zorganizowania. No, napiszcie. Napiszcie, tak. Przyjść z pomysłem każdy może, ale jak już to się zmaterializowało, tak, aczkolwiek jakiś wniosek, to już poszło i poszło całkiem gładko. Nawet i były takie osoby, szybko, które rzeczywiście nas wspierały. Jeszcze swego czasu to był wiceprezydent Dołkowski, prezydent Bruski obecny teraz też nas wsparł, nie ma co ukrywać. Gdzie wiadomo, jak my przychodzimy, wtedy mieliśmy, nie wiem, po 20 parę lat, no to generalnie przyszliśmy, takie dwa chłopaczki, przyszli z ambitnym pomysłem zamknięcia połowy miasta. I w tym głównego ronda w Bydgoszczy na w sumie jeden dzień. Tak, wtedy, nie mieliśmy tak? Może do bardzo dużego wsparcia z zewnątrz, ale rzeczywiście, jeżeli to przeszło na te tory poparcia prezydenta, wiceprezydenta, rzeczywiście, że to jest taki ciekawy projekt, no to potem inna już była rozmowa, tak? Bo potem rzeczywiście już zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to zrobić, a nie czy da się to zrobić, więc zaczęło się z problemami, nie było to łatwe, bo to rzeczywiście na początku jest naprawdę jak pewnie w każdym, czy w biznesie, projekcie, pomyśle. Drzwi trzeba wyważyć. Dokładnie, więc jest to ciężki temat na początek. Potem oczywiście jest mnóstwo innych problemów, ale jeżeli to się już uda się ciężkim wytrwałością głównie, mi się wydaje, załatwiania tego wszystkiego, formalności, papierologii, rozmów, wszystkich poruszania, wszelkich kontaktów możliwych, no to potem jest już łatwiej, nie? I planowaliśmy zrobić imprezę na 300 osób, to był nasz taki ambitny plan. Założenie budżetowe, które było początkowe, mimo mojego 10-letniego w tamtym czasie doświadczenia w eventach, absolutnie w ogóle nie zbliżało się do rzeczywistości i realnych wydatków. Co prawda to było związane też z tym, że
My zakładaliśmy właśnie 300 osób, a ostatecznie chyba startowało 1400 pierwszej edycji. 1474, to pamiętam. Jasne, to po prostu większe były wydatki ze względu na większy wolumen ilości osób startujących, no, ale przerosły nas jakby skali. Nie wyobrażaliśmy sobie tej skali kosztów na początku i pewnie gdybyśmy wiedzieli, na jakie ryzyko się porywamy na początku, to bardziej ostrożnie, bardzo możliwe byśmy do tego podchodzili, ale ważna rzecz jest jeszcze to, że wiesz, jakby my byliśmy sportowcami, amatorami, tak, no bo to żaden z nas, jak mówisz, ale to 7 lat temu to, mówmy się, to było takie radosne uprawianie triatlonu, ja tam pewnie pierwszy raz dopiero z trenerem współpracowałem pierwszy rok, więc to było ok, gdzieś tam na jakichś zawodach się było na podium, ale raz, że ten triatlon nie był jeszcze taki mocno spopularyzowany. No a dwa, że to my się, byliśmy na początku drogi, powiedzmy. Ale kluczem było to, że właśnie postanowiliśmy sobie, że zrobimy zawody takie, w których sami chcielibyśmy wystartować. Czyli ilość czy miejsce było jakby punktem wyjścia, ale wiedzieliśmy, co jest mocną stroną innych zawodów, na których startowaliśmy, a czego nam brakuje. No i też jasno od początku postanowiliśmy na masowość, to znaczy wiedzieliśmy, że w tamtym czasie triatlonistów, zresztą teraz pewnie jest niedużo więcej, było nie wiem, z 1000 takich hardkorowców, którzy wiesz, startują 15-20 razy w roku i na nich nie zbudujesz wielkości imprezy, tylko wyszliśmy z założenia, że musimy tak pokazać to wydarzenie, żeby ono faktycznie skupiało jak największą ilość osób i było taką szansą przełamania tej bariery, trochę takiego zaklęcia triatlonu w czymś mitycznym, takim, że musisz być człowiekiem z żelaza, nie spać. Że musisz mieć rower za 40 tysięcy, piankę, buty za 12. To się pięknie sprzedaje w takim właśnie micie Ironmana. To jest super i ludzie się porywają właśnie na triatlon jako moment przełomowy w ich życiu. Ale taki normalny everyday man, wiesz, od razu sobie pomyśli, gdzie ja tam, kurde, ledwo, wiesz, widzę swoje stopy patrząc na dół, to gdzie ja będę Ironmana robił, tak? No i też kluczowe było to, że w sumie swego czasu, czyli to tam 5, 6, 7 lat temu, to popularne były dystanse pełnego dystansu, połówki i mało było imprez wbrew pozorom takich sprinterskich, jednej ósmej, sportu, nie? Bo to być może, ale generalnie to też jakby no, od razu wiedzieliśmy, że chcemy robić imprezy raczej na krótszych dystansach, no bo ta bariera wejścia jest zwań niższa, tak? Więc no, w 1/8 wystartujesz ty, ja, moja babcia może nie, ale generalnie mama myślę, jakby się wspięła, czy tata, wystartują spokojnie, więc wtedy ten element masowości można zbudować pewnie na imprezach krótkodystansowych i potem budować tą społeczność triatlonistów, żeby potem mogli się wydłużać. Okej, okay, a w ogóle czy dystanse typu 1/4, 1/8 to nie jest taki trochę nasz wymysł? Nasz w sensie Polaków? No tak, oczywiście. Ja totalnie nie znam rynku chociażby europejskiego. Nie ma takich dystansów. Masz czyli sprinty, super sprinty. Startuję nie wiem, w Barcelonie, w Berlinie, w Pradze. Tam masz sprint i olimpijkę, po prostu. To co my tacy ułamkowi, matematycy sami? No to zapytaj... Krótsze pływanie, nie? Zapytaj Filipa Szulskiego, oni to wymyślili. Faktycznie to trzeba im oddać. Potem jeszcze ktoś to skrócił do tej 1/8, to już w tamtych czasach właśnie pamiętam, to było 7 lat temu, to było na zawodach, od Grzesiu Golonko robił te zawody, 1/8 i to wiesz, było Iron Kids, tak, ktoś to nazywał prześmiewczo. No jasne, super krótkie zawody, niektórzy się śmiali, jak jedziesz do Mrągowa, nie wiem, 4 czy 5 godzin po to, żeby wystartować godzinę i wracać, więc w sumie 2 dni marnujesz. No, taka była moja odpowiedź, ale wiesz, dla mnie triatlon właśnie na krótkim dystansie zawsze był o tyle fajną alternatywą do takiego człapania w moim wypadku w tamtym okresie przez 5 godzin na połówce, no, gdzie po prostu walczyłem z jakimś tam bólem stopy, umieraniem, takim no, żywieniowym na przykład, a alternatywną była godzina zawodów, bardziej przystosowana do mojego typu budowy, nie sprintera, ale no, jak mój lekarz sportowy powiedział mu, że trenuje sprinty i on trwają godziny, to mnie wyśmiał, więc cały czas poruszamy się w takiej terminologii triatlonowej. Godzina to jest bardzo długi wysiłek, tylko po prostu na maksymalnym poziomie i to jest coś, co dla mnie jest super, bo nawet jeżeli gdzieś przeszacujesz, to kara jest mała, po prostu wpadniesz na metę 5 minut później, tak? Ukończysz te zawody. Na Ironmanie, jak przeszacujesz rower, to potem 6 godzin umierasz, tak? I dalej bieganie, to nie jest przyjemne. Jasne, to jest cel tego dystansu, ale normalny człowiek, ten everyday man, no 6 godzin męczenia się po tym, jak przestrzeli, nie wiem, nie zjeżdżała w odpowiednim momencie, to jest trochę hardcore, więc krótki dystans jest odpowiedzią na to, żeby móc startować częściej, z mniejszą ilością kontuzji,
i potencjalnie większą satysfakcją z każdego startu i mniejszą karą, jeżeli się gdzieś pomylisz. No i mniejsza bariera wejścia przede wszystkim, czyli generalnie każdy może zacząć, tak, przygodę. Zawsze jeszcze polecamy start w sztafetach, tak, proponujemy generalnie osobom, które w ogóle są niezwiązane z triatlonem i chcą zacząć cokolwiek robić albo się zaczynają interesować, no to w pierwszej kolejności zapraszamy takich naszych partnerów, którzy w ogóle w życiu by nie wystartowali w triatlonie, do startu w sztafecie, tak? Startują w sztafecie, atmosfera jest bardzo podobna, tak? Biegają razem na metę, startują na jednym, w jednej konkurencji i jeżeli generalnie są gotowi na start na dystansie nawet tym sprinterskim, tak? Jednej ósmej, jednej czwartej, no to startują w sztafecie i potem naturalnym też krokiem w kolejnym roku, kolejnym sezonie jest to, że wystartują właśnie na tych krótkich dystansach. Zmotywowaliście kogoś z miasta, prezydenta, prezydenta jak najbardziej. Prezydent startował od bodajże nawet pierwszej edycji, tak, startował, ale łącznie z tym, że... I to nie był jego pierwszy start w triatlonie w ogóle, że był pierwszy, bo się okazało, że startował... Okej, ale nie startował w sztafecie, tylko w triatlonie. Indywidualnie startował kiedyś i to jeszcze przed chyba z 15 lat temu w jakimś triatlonie, gdzieś tutaj nieopodal Bydgoszczy, też nam pokazano zdjęcie, wycinek z gazety, że startował. Rzeczywiście to miało historię triatlonową w swojej karierze. Natomiast prezydent zaczynał od startu u nas w sztafecie akurat, ale w sztafecie wyjątkowej, bo w sztafecie mieliśmy taki dystans, właściwie kategorię specjalną, na rowerze miejskim, bo u nas wchodziły dopiero wtedy rowery miejskie i rzeczywiście te rowery miejskie weszły, stwierdziliśmy, że to jest fajna promocja, też pokazanie tego, że to właśnie nie jest sport elitarny, że nam, żeby wystartować u nas w zawodach, wystarczy mieć, nie wiem, czepek do pływania, akurat dajemy, tak, kąpielówki tak naprawdę, rower podstawimy my z wypożyczalni, ktoś może pokonać ten dystans dodatkowo, wiadomo, że nie osiągnie takiego rezultatu jak na czasówce, więc ale może ma specjalną cel, klasyfikację tylko dla rowerów miejskich i potem no, wiadomo, bieganie, czyli tam musi mieć buty do biegania, koszulkę, którą też ma w pakiecie. I między innymi dlatego namówiliśmy prezydenta, że to jest świetny pomysł na promocję Bydgoszczy, tego bydgoskiego roweru aglomeracyjnego, bo tak to się nazywa. I nawet nie trzeba było specjalizować. Dobrze. I wszystko było ok, tym bardziej, że prezydent złożył sobie taką sztafetę z mocnego pływaka, który wyszedł jako drugi zawodnik w ogóle z całej stawki. Więc prezydent no, z handicapem startował na tym rowerze rzeczywiście miejskim. I każdy, ten prezydent nam opowiadał potem, że tyle radości, co mieli ci ludzie wszyscy, że go wyprzedzali na tych rowerach czasowych, szosowych, górskich, on jadąc na tym rowerze miejskim. No to mówi, że super. I pełną sympatię. I rzeczywiście generalnie przyjechał, no nie jakieś tam zupełnie w czołówce, bo myślę, że bardziej w drugiej części stawki. Aczkolwiek no tak poza kamerami możemy powiedzieć, jak prezydent powiedział, że mówiliście, że jest tam płaska ta trasa, nie taka górzysta. To miasto. Że to miasto, a nie góra. To rzeczywiście był taki wtedy jeszcze swego czasu taki długi podjazd. I na tym rowerze miejskim na pewno nie była łatwa sprawa. Okej, ale to był ten człowiek, który gdzieś tam pomógł wam na początku. Tak, myślę, że dwie takie osoby. Był prezydent. Rafał Bruski jest cały czas prezydentem Bydgoszczy i to właśnie na początku naszej przygody no, dał zielone światło tym takim pismem polecającym, które no nie ukrywam, no otworzyło drzwi, tak? No to musisz przekonać parę osób, żeby ta kula śnieżna się zaczęła tu. Jasne. No to historia chyba, znaczy w ogóle te relacje i ludzie, pojedynczy ludzie, jak ich spotykamy, są mega ważni, bo tutaj też, tak jak ze sportowcami ludzie gadają, czy nawet ja, jak tam parę rozmów miałem, to no zwykle zaczyna się od tego, że a tutaj tam nauczyciel WF-u mnie wziął na jakieś zajęcia, poszło do jakiegoś profesjonalnego trenera, że to jest kwestia, znaczy no ten przypadek można czasami sobie wychodzić, nie? Ale w waszym przypadku bardziej, ale w przypadku jakiegoś dzieciaka, który trafia na jakiegoś tam fascynata sportu, to jest zwykle te kariery gdzieś tam często gęste, przypadek się radzą, nie? Właśnie przez tych ludzi. No dobra, tak mówicie, że miejsce jakby od razu stwierdziliście, że centrum i że stąd jakby wyszedł ten cały pomysł, że inaczej być nie może. Ja tak w sumie o miejscu mówiąc, to tutaj też nagrywamy, ci co na wideo oglądają, to można wspomnieć, że taki ładny widoczek mamy. Tutaj salka konferencyjna trochę nad rzeczkę wychodzi. Jesteśmy, to się nazywa Przystań Bydgoszcz, tak? Pozdrawiamy, fajnie, że się tu mogliśmy spotkać, bo naprawdę przynajmniej widok mamy ładny. Pogoda też piękna. Tak, pogoda spoko, nawet coś widać. Nie wiem, jak tutaj można szkolenia prowadzić, bo faktycznie gdzieś tam można się łatwo rozkojarzyć, patrząc na boki. Ale jeśli chodzi o to miejsce, to była taka, nie wiem, mocna fiksacja, że od razu mieliście w głowie, że tu będą rowery, tu droga, trele morele, czy tak sobie wymyśliliście i to był pomysł? Od początku właśnie tak jak
Olek przyszedł z pomysłem, to też miałeś, nie? Pomysł, żeby to zrobić faktycznie w centrum. Tak. Tylko gdzie ewentualnie strefa zmian? To, znaczy nawet się nie wahaliśmy, bo z jednej strony był pomysł na Wyspie Młyńskiej, ona jest, czyli... Nie ma niezbędnej infrastruktury po prostu. Tam rzeczywiście, no, robiąc tam imprezę na Łuczniczce, w hali Artego, wtedy też była ta hala Artego, no to wiedzieliśmy od razu rzeczywiście, że tam jest infrastruktura, która pomoże nam zorganizować imprezę. I powiem szczerze, że jak organizujemy inne imprezy bez tego całego zaplecza, może jeszcze już teraz, że jak powiem, jesteśmy bardziej do tego przyzwyczajeni, ale na przykład podziwiamy organizatorów, którzy stawiają imprezę w szczerym polu, muszą przywieźć sobie, jak my to nazywamy, cały cyrk, rozstawiają po prostu tam na miejscu. Pogoda, niepogoda, bo to wiadomo, uczestnik końcowy, finalny, startujący w zawodach, tego nie widzi tak naprawdę, bo to przyjeżdża na dzień zawodów, nie widzi, że od tygodnia, dwóch tygodni wcześniej ktoś przyjeżdża rzeczywiście i to rozstawia. To rozstawiając taką imprezę w szczerym polu, nie wiem, ze sceną, z trybunami, z koniecznością podłączenia prądu, z sanitariatami, z prysznicami, ze wszystkim. To naprawdę jest, no, kolosalna różnica, aniżeli w miejscu, gdzie tak naprawdę wszystko mamy dostępne od ręki, tak? Więc to naprawdę jest, myślę, że też w jakimś stopniu ten sukces naszej imprezy zawdzięczamy temu, że mamy tą w pełni bogate zaplecze. Bo zawodnicy też to doceniają, tak? Przyjeżdżasz, parkujesz sobie na fajnym parkingu samochód, możesz sobie wziąć prysznic po zawodach, masz rower w zadaszonej strefie zmian. No to w ogóle z ochroną, z kamerami, ze wszystkim, więc no też jakby bierzemy do siebie uwagi zawodników, staramy się wdrażać to z roku na rok, dlatego też zawsze takie ankiety wysyłamy po zawodach, no ale na pewno miejsce samo w sobie, no, też nam pomogło tutaj odnieść pewnego rodzaju sukces frekwencyjny tej imprezy. No z jednej strony sukces, ale jednak ten sukces jest gdzieś tam okraszony chyba wydatkami na taką lokalizację, nie? No bo wydaje mi się jednak, że taniej jest wyjechać w pole i zabrać tam te agregaty, tak? I ten cały staw, niż wynająć sobie halę na parę dni. Przy pierwszej edycji jakby byliśmy trochę świadomi, to ta pomoc miasta też była kluczowa. Ale faktycznie, no jest tak jak mówisz, to właśnie nie tylko chodzi o halę, ale też o samo organizowanie imprezy w centrum miasta. To jest tak dużo rzeczy, które musisz uwzględnić. Też zmiany w organizacji ruchu, no bo to nie jest jedna... Jest główna trudność, nie? Koszty zmiany organizacji ruchu, zaplanowania, musisz zrobić projekt, potem musisz go wdrożyć, jest kilkadziesiąt osób, które pracuje nad tym, żeby rozstawiać barierki, stać w odpowiednich miejscach, są służby. My tego normalnie nie widzimy, na miejscu sobie jakiś strażak stoi w lesie, tak? Ale ci ludzie są kluczowi, no bo jak z tego lasu ci wyjedzie samochód i cię potrąci na każdych, znaczy nie na każdych, ale no w każdym sezonie mamy przykład, że właśnie ktoś z takiego niezabezpieczonego wyjazdu na różnych zawodach wyjeżdża, tak? To jest w ogóle ta logistyka cała, żeby te osoby chociażby przewieźć, no to jest koszt kosmiczny, który faktycznie na początku był przez nas niedoszacowany. No, tak, myślę, że generalnie robiąc imprezy, rzeczywiście no, skala imprezy pomaga nam robić fajne rzeczy po prostu. No, i to rzeczywiście pomaga, no bo czy robimy imprezę dla 300 osób, czy dla 3000, no to tą trasę trzeba zamknąć, tak? Więc wiadomo, że skala nam pomaga, to bez wątpienia, aczkolwiek rzeczywiście no, tych kosztów, no, szacując koszty przy pierwszej edycji na, nie wiem, dla 300 osób organizacyjnie, no to kompletnie to się mija z prawdą, jak to było rzeczywiście, tak? Bo generalnie no to się rozmyło wszystko. Dzięki temu, że było więcej osób, to oczywiście budżet też był większy tej imprezy. Aczkolwiek no, jakbyśmy nasze plany mieli przełożyć, to byłaby 1/10 naszych wydatków. Bo potem tak, są takie tak nieprzewidziane wydatki. Wariant, nie? Tak, mieliśmy dwa warianty. Nieprzewidzianych wydatków, których no, no nie mogliśmy przewidzieć wielu. Tak. 300 osób to był pesymistyczny wariant? To był optymistyczny. Optymistyczny, a wydatki były, wiesz, w opcji pesymistycznej i optymistycznej. A w ogóle jeszcze z zapisami jest o tyle śmieszne, my otwieraliśmy chyba jakoś rano o 9:00. Pamiętam, jak wstałem 8:00, ja odświeżam i tylko dzwoni do mnie Łukasz z firmy, która zajmowała się pomiarem czasu, u nas się zajmuje, tak, i też dostarcza formularz rejestracyjny. Bardzo dużo czasu też poświęciliśmy na całe... I to było też decydujące na przygotowanie komunikacji. Tu takie słynne zdjęcie ostatnio dostałem od Olka, przypominajkę w postaci ulotki z pierwszej edycji zawodu, gdzie wiesz, normalnie mieliśmy sesję zdjęciową, która... Normalnie sesja zdjęciowa. Moja żona, mój szwagier, wszyscy przyszli tutaj zrobić, kolega fotograf zrobił zdjęcia, więc tak to się zaczynało. Ale umówmy się, to 7 lat temu zrobił naprawdę super efekt. Też pokazaliśmy centrum miasta i właśnie miało to pokazać tą nową jakość. No i wiesz, i odpalamy te zapisy, i dzwoni do mnie Łukasz i kurde,
Bo dobrze wam poszło, nie? Bo tam faktycznie 500 osób było zapisane, czy 300 osób w ciągu 10 minut, więc w ogóle to jest szok. My się nastawialiśmy na tą frekwencję różnych zawodów, a tu w listopadzie, czy to był październik, listopad chyba, tyle osób zapisanych, więc to nam uświadomiło, że lecimy grubo i faktycznie trzeba już think big, krótko mówiąc, nie? W wypadku. Okej, czyli nagła zmiana myślenia tak naprawdę. I no, tylko niestety się... też było takie... Na wtedy jeszcze, jak sobie przypominam, to dosyć mocno ryzykowne, bo wtedy fajnie, że ktoś wpłaci wpisowe, mamy zapewnionych tam, nie wiem, 300 zawodników, tylko co z tego, jak na przykład nam się nie uda zorganizować tej imprezy, tak? No musimy zamówić medale, koszulki, imprezę, pozwolenia, zezwolenia, wydajemy mnóstwo pieniędzy, a tak naprawdę impreza nie wiadomo, co się odbędzie, więc dopiero w momencie pewnie, jak już rzeczywiście to się urealniało, tak, że ta impreza się odbędzie i się rzeczywiście odbyła, no to wtedy można powiedzieć, okej, okay, udało się, tak? No ale to nadal te pół roku życia w stresie, czy to się uda, czy nie uda, czy uda się załatwić, zwłaszcza w kontekście pierwszej edycji, tak? No bo wiadomo, że teraz już mamy wiele schematów, które powielamy. Oczywiście nie jest to jeden do jeden, że zawsze to się udaje, jest to proste, wysyłamy te same pisma i to jest zawsze okej, okay, bo jest mnóstwo problemów, o których nawet nie trzeba tutaj opowiadać, bo jest, zawsze coś się pojawi. Ale rzeczywiście no, ta pierwsza edycja była na pewno najcięższą dla nas. I najbardziej stresująca. Dużo kosztowała, ale było warto. Spałem 20 minut przed pierwszą edycją. Dzisiaj możecie powiedzieć, że pierwsza edycja była najbardziej stresująca? Oj, zdecydowanie. Nie ma porównania. Tak? Wracając wspomnieniami, to tam właśnie obok jest taka ulica Mostowa. Ten most, tam była trasa biegowa i pamiętam, że między godziną tego samego dnia, przepraszam, dzień wcześniej, w sobotę wieczorem, bo impreza się odbywała tylko w niedzielę, tego samego dnia, czyli dzień wcześniej wieczorem w sobotę był jeszcze jakiś tam koncert albo jakiś pokaz filmowy z MCK-u chyba, tak, organizowany. Tak. Mieliśmy tam już opłotowane wszystko, trasa przygotowana. I oczywiście byliśmy umówieni z tym organizatorem, że po ich wydarzeniu, tam nie wiem, o godzinie 12 w nocy, przywrócą do stanu tego, który był postawiony przez nas. I pojedziemy z Kubą po sprawdzeniu wszystkiego na uczniczce. Zawsze robimy double check wszystkiego, zanim ruszy tak. Pierwszy zawodnik, wszystko sprawdzamy podwójnie. Nie? I pojechaliśmy sobie, nie wiem, tam o godzinie 2 czy 3 w nocy do tutaj sprawdzić te płoty, bo po już jakby uczniczce. Przyjeżdżamy, a tu wszystko po prostu na mnie rozwalone, nie tak, wszystko. I chyba do godziny 4 układaliśmy sami te płoty. I pojechaliśmy do domu, ja spałem dosłownie 20 minut wtedy i po 20 minutach pojechaliśmy na imprezę, więc byliśmy takimi zombie chodzącymi na tej pierwszej imprezie. Robiliśmy wszystko, bo nie potrafiliśmy oddelegować jeszcze czegoś, bo stwierdziliśmy, że nikt nie wie tego, co my wiemy. Nie robiliśmy tego tak dobrze. Delegowanie, czy bycie organizatorem, to jest sztuka delegowania i bardzo często zauważysz różnicę między dobrą imprezą a złą imprezą w tym, jak działa organizator. I dla mnie wyznacznikiem jest to, że przez godzinę na imprezie do mnie nikt nie zadzwoni. To znaczy, że wszystko działa. Ja łażę wszędzie, wszystko sprawdzam i Olek robi to samo. Teraz już tak, ale teraz pierwsza edycja. No, pierwsza edycja to była abstrakcja. Ja tak? Dwa telefony, tak. Tak, i wszystko na powerbankach i wiesz, no stop rozmowa. Ale to jest wyznacznik tego, jeżeli zarządzanie jest wielostopniowe i decyzyjność jest ograniczona, ale do bardzo wąskiej dziedziny, w którą się zajmujesz. Potem zawsze jest ktoś wyżej, kto może podjąć decyzję i wyżej, i wyżej. I ten główny organizator, który ma zawsze być dostępny, kiedy jest kryzys, kiedy musisz w ciągu minuty podjąć dobrą decyzję, on nie może musieć decydować o wielu rzeczach, bo wtedy będzie podejmował złe decyzje. Więc wypoczęty organizator, taki, który umie delegować zadania, to jest sztuka. No nam się to udało, myślę, że tak od trzeciej edycji to już było naprawdę spoko. Tak, że sukcesem właśnie było, że tam przez godzinę nie miałeś telefonu od nikogo. Nie? Tak. I to jest tak, idziesz sobie gdzieś tam, możesz się przejść. To jest ważne, bo porozmawiać z kimś znajomym. Parę razy zwracałem na to uwagę, jak sobie rozmawiałem z organizatorem takiej mniejszej serii imprez. No i tak gadałem, już ludzie przebiegają przez metę, impreza się dzieje, tak. Przecież gadam sobie z nimi. Czy mogę z nim porozmawiać? Nikt mu dupy nie zawraca, mówiąc wprost, nie? I mówię, no ale jak to się dzieje, nie? Tu jesteś organizatorem, przecież no co chwila wychodzą jakieś rzeczy. Tu ktoś wjedzie, tu gdy wyjedzie, ktoś się przewróci czy coś. I mnie to zaskoczyło, że to są ludzie, którzy, tak to wygląda, tak chill, to dzień za... Jakby dla mnie to było wtedy takie wyobrażenie, że cała praca została wykonana, wszystko jest zapięte na ostatni guzik, pomijając, że się coś może rozpiąć i że dzień zawodów, to on już ma chill, on, już jego praca została wykonana, nie? Jeżeli rozmawiałeś z kimś, to robi takich imprez 20 czy 30, tak jak Olek powiedział, przyjeżdża z całym w cudzysłowie cyrkiem na miejsce, w którym niczego nie ma,
to on zabiera ze sobą ludzi, którzy prawdopodobnie robią to co tydzień. I w związku z tym oni wszystko wiedzą. I to jest klucz. To jest kluczowe, bo zawsze są sytuacje takie, że coś się może wydarzyć. Nie wiem, zachorujemy, złamiemy nogę, rękę i generalnie wtedy też dążymy do tego, żeby jak coś mi się stanie, czy coś Kubie się stanie, czy nie wiem, będziemy mieli wypadek samochodowy wspólnie, żeby impreza mogła się odbyć. Nie? I rzeczywiście to jest tak, że jeżeli masz to oddelegowane, informujesz ludzi, co mają zrobić, jak mają zrobić. Każdy wie, dąży do tego, żeby zorganizować imprezę w dobry sposób. Masz przeszkolonych wolontariuszy, masz przeszkolonych pracowników, masz dobrze ich ukierunkowany pod kątem kontaktu z zawodnikiem, żeby zawodnik był zadowolony z tego kontaktu i tak dalej, no to jest oczywiście życzeniowy schemat, żeby tak było. Zawsze coś może pójść nie tak, bo na przykład nie masz wpływu na to, czy na przykład pan policjant będzie miły na skrzyżowaniu, czy pan strażak będzie, nie wiem, miał zły humor. Trochę wpływ masz. No jasne. Minimalnie. Gdzieś tam jasne. Z tymi, nie? Ale nie masz wpływu na to, czy ci jakiś kierowca nie wyjedzie, nie wiem. A czy oczywiście, no mówię, masz wpływ, nie masz wpływu, masz jakiś wpływ. Jasne, na no rzeczy, masz się nie, starać. Starasz się. Tak, ale nawet to... w najlepszych zawodach zdarzają się tak zwane fuck-upy, ale sposób, w jaki szybko jesteś w stanie je rozwiązać, bo masz do tego środki, umiesz podjąć decyzję i masz procedury, bo na dużą część rzeczy mamy procedury, to no, naszym kluczem jest właśnie zhakowanie projektu, czyli krótko mówiąc, zawsze jak piszemy regulamin imprezy, staramy się go zhakować, co może pójść nie tak, no COVID-u nikt nie przemyślał, tak, ale nie przewidział, ale no, wszystkie inne rzeczy, które potencjalnie mogły się wydarzyć, włącznie z tym, że nie wiem, umrzemy, że nie wiem, będzie jakaś klęska żywiołowa albo żałoba narodowa, bo mi się to często zdarzało na imprezach klubowych na przykład, to rozwalało cały biznes, tak. To byliśmy w stanie to przemyśleć. No, ten COVID jest trochę bardziej skomplikowaną sytuacją, ale takie rzeczy są kluczowe i właśnie stawianie sobie potencjalnych problemów, pytanie, zadawanie się pytań, pytanie ludzi, gdzie oni widzą potencjalny problem, bo wiesz, my rozmawiamy o nas, ale tak naprawdę to nasz zespół, który w dniu zawodów liczy ponad 100 osób, to jest klucz, bo to my zaczęliśmy tą kulę, ale bez tych ludzi to tej imprezy by nie było, także to my mówimy o nas, ale mówmy też o całości, bo łącznie z wolontariuszami to jest gigantyczna machina ludzi, którzy wiedzą po co to robią, są zaangażowani i chcą zrobić swoją robotę jak najlepiej. I często robią zdecydowanie lepiej i wiedzą więcej od nas tak naprawdę, bo są od początku ja dostaję, na przykład... Tak, ja dostaję czasami opieprz od wolontariuszy, ty weź idź już tam, bo przeszkadzasz, nie? Na przykład. Ale wiesz, ja po prostu chodzę, bo wszędzie chcę być zaangażowany, bo nikt do mnie nie dzwoni, więc ja sobie staram się znaleźć jakieś zajęcie. Ale też nie mogę przeszkadzać, więc absolutnie to szanuję, jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, nawet wydaje się prozaiczną rzecz, nie wiem, wyrzucanie kostek lodu, ale on ma to tak zoptymalizowane, bo przedtem mieliśmy cały proces szkoleniowy, każdy wie co, gdzie jest i stara się tak sobie zoptymalizować pracę, żeby się nie narobić, a mieć jak najlepszy efekt, no to kurczę, super, pięknie się na to patrzy. A to macie nie, zbudowaną taką otwartość ludzi, że... Trochę biorąc pod uwagę, no, firma działa w taki sam sposób, tak jak właściwie każdy team, organizacja, czy jak to nazwiemy, że pracownik gdzieś tam na samym dole, jeśli patrzymy na to drzewko, najczęściej najbardziej jednak czuje no, to, co się wykonuje, bo on to fizycznie robi. Natomiast często gęsto jakby on nie widzi sensu przekazywania tego wyżej, że coś nie działa, bo jakby wie, że to trafi w próżnię, nie? Nie, słuchaj, to u nas masz po pierwsze wolontariusze, bo wolontariusze... A w ogóle setka osób, mówisz, w dniu imprezy to jest z wolontariuszami ze wszystkimi nie, osobami? Nie, nie, wolontariusze. No właśnie, tak jest... Z wolontariuszy myślę, że mamy około 140 do 200 osób w dniu imprezy. A z podwykonawcami, którzy wiedzą po co to robią, to masz 500 osób, które obsługują zawodników, no to jest dużo już. Wracając do pytania, mi się wydaje, że po prostu my po pierwsze nie mamy aż tak rozbudowanej struktury, że my... Pracownik tam ileś szczebli niżej nie ma z nami kontaktu, to po pierwsze. I klimat, taka polityka. Nie, myślę, że po pierwsze mam nadzieję, że tak nas też ludzie odbierają, że jesteśmy otwartymi osobami i staramy się ich wysłuchać zawsze. Po drugie, myślę, że nie ma też takiej bariery wieku, bo jak mamy pracowników, wolontariuszy, kogokolwiek, którymi wszyscy jesteśmy na ty generalnie z pracownikami, z wolontariuszami, więc mamy taki bezpośredni kontakt, więc możemy porozmawiać z każdym o wszystkim. A po drugie, my sami generalnie staramy się wyciągać te informacje, bo jeżeli ktoś nam powie, słuchajcie, ten pomysł jest bez sensu, no to my myślimy, że on jest świetny, bo to jest, nie wiem, rewolucja, nasz pomysł, no to my rozmawiamy z nimi i my też staramy się tak naprawdę, bo my wiemy, że te osoby będą wykonywać, jak mówisz, tą pracę faktycznie, to mówimy przed na przykład rozstawieniem danej strefy, mówimy, słuchajcie,
Docelowo trzeba wydać 4000 pakietów startowych, w których w skład wchodzi koszulka, kubek, czapka, rejsbuk, worek, jakieś tam inne elementy. Jak myślicie, jak to zrobić? I my siadamy z nimi, mówimy, rozstawiamy tak, to nasz pomysł jest planowania jeszcze. Nasz pomysł jest taki, a wy co uważacie? Mówi, no nie, bez sensu, bo na przykład jak postawimy karton tutaj, to będzie trzeba się schylać. Jak postawimy sobie tam, rozstawimy 12 stolików, to nie będzie trzeba się schylać. Mówię, super, no rozstawiamy 12 stolików i nikt się nie musi schylać. Więc no, staramy się brać pod uwagę sugestie osób, które z nami pracują. No i to staramy się wdrażać. Oczywiście pewnie to jest idylla, tak? Pewnie nie funkcjonuje ta machina tak idealnie, jak byśmy jak chcieli, mówimy, tak. Ale, no, ale jest to jakiś przykład, nie jest generalnie to źle, myślę. I myślę, że każdy, kto z nami współpracował, chyba się, mam nadzieję, że się nie zawiódł. Umówmy się, jak ktoś pracuje, czy jest odpowiedzialny za wydawanie kubków przez 2 dni po 6 godzin dzienne, to on jest specjalistą w tym, to co robi. I to, że ja jestem organizatorem imprezy, to ja mogę go posłuchać i wyciągnąć wnioski z jego feedbacku. I tak naprawdę kluczem, bo to też jest ważne, tak samo jak pytamy zawodników, co im się podobało, ale zawsze pytamy, co mamy jeszcze poprawić. I tak samo pytamy naszych współpracowników i pracowników i mamy taką listę po każdych zawodach, bo w każdych zawodach też coś się zmienia. Wiesz, zmienia się chociażby trasa, parę razy nam się zmieniała i biegowa, i kolarska. Wdrażamy jakieś nowe elementy, chociażby na przykład 2 lata temu pierwszy raz zrobiliśmy expo i wydawanie pakietów w hali lodowiska, które powstało. Także zawsze są jakieś nowe elementy, które wprowadzają zmiany do projektu i ich ewaluacja jest kluczowa, a później trzeba jeszcze wyciągnąć wnioski. Więc w momencie, kiedy dostajemy dużo tych wniosków, siadamy z zespołem odpowiedzialnym, no i naprawdę potrafimy zrobić bardzo duże zmiany. I też zadajemy pytania, właściwie, wiesz, mamy coś, co robimy od początku, ale zadajemy sobie pytanie, a po co to robimy? Może w ogóle z tego zrezygnować, z tego etapu, może jakoś uprościć. To pozwala nam właśnie wprowadzać ważne zmiany w prosty sposób. A propos tego wydawania kubków, czy może kładzenia rzeczy na stole, to fajny jest film o powstaniu McDonalda. Nie wiem, czy oglądaliście. Optymalizacja. Jak tam na parkingu rozrysował jakąś. Tak, tą, tak. Jak się będzie obracał, żeby tak, odpowiednią ilość ketchupu. Tak. No, ale to jest. Jeszcze powiem jedną rzecz, która nas wyróżnia, że tak powiem, w kontekście tej atmosfery i tak dalej, moim zdaniem, że tak naprawdę organizacja imprez sportowych to jest rzecz, której tak naprawdę ludzie robią z przyjemności, a nie z przymusu. I to jest zupełnie też w ogóle inny klimat, mi się wydaje, odbiorców, bo to każdy przychodzi wystartować w zawodach sportowych, dlatego że chce. Nasi wolontariusze, nasi pracownicy też pracują, bo są często sportowcami, z własnej nieprzymuszonej woli przychodzą, pracują, tak naprawdę są zaangażowani, nie są tam za karę. I wydaje mi się, że po prostu ten klimat ogólnie organizacji imprez sportowych jest taki pozytywny. Nie jest to generalnie, nie wiem, urząd, gdzie na przykład musisz załatwić sprawę i tam niekoniecznie pani musi być miła, to czy jesteś szczęśliwy. Bo na czym pewnie jest tak, jak mówisz, a ja z kolei bardzo nie lubię mówić, że my Polacy to, ale wydaje mi się, że u nas są jednak duże wymagania, to może swoją drogą, ale oczekiwania, to tak bardziej nacechowane negatywnie może jest słowo niż wymagania, że są oczekiwania, że tam nie wiem, ktoś płaci 70 zł za zawody A, i nie dostał koszulki, bluzy, roweru w pakiecie. I myślę, że to jest wszędzie, że tak powiem, nie wiem, czy na zachodzie tak rzeczywiście jest, bo wiemy, że z naszych doświadczeń, że te pakiety startowe są raczej zawsze tam ubogie, tak? I tam rzeczywiście za wszystko płacisz dodatkowo, te koszty są, nie wiem, czy organizacyjne są dużo wyższe czy niższe niż w Polsce, bo nie mamy porównania. Aczkolwiek zawsze we wszystkim tak jest, że jakaś część osób będzie narzekała i chyba z tym się trzeba po prostu pogodzić. Co do zasady, wydaje mi się, że kluczem jest dobra organizacja imprezy, bo wtedy nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o organizację samą. Drugą rzeczą to są te gadżety, które rzeczywiście ludzie, a tu koszulka, zły odcień, nie pasuje, tu była czapka na przykład, a w zeszłym roku był kubek i kubek był fajniejszy niż czapka. No my się staramy dopasowywać te gadżety, nie ukrywamy, że też od początku organizacji naszej imprezy te gadżety dla nas były ważne, bo po pierwsze to w jakiś sposób tworzyło tą naszą markę, rozpoznawalność tej naszego wydarzenia, a po drugie tak na dobrą sprawę te gadżety zawsze w naszej ocenie były fajne po prostu, tak? To był fajny kubek, fajna czapka, fajne skarpetki, które gdzieś tam się zawsze przewijały.
Nie wybraliśmy rzeczy, na które była promocja, tylko takie, których sami chcielibyśmy tak, dostać. Tak, bo często jest tak, że no, nie wiem, startując w zawodach od tam 15-20 lat, pewnie też masz koszulki, która jest koszulka jakaś tam bawełniana, z brzydkim nadrukiem, którą masz po prostu w folii, ja leży. Wszystkie. Albo oddajesz właśnie. Nie? I my też tak mieliśmy, że mieliśmy kurczę taką stertę koszulek, którą albo w ogóle nie nosiliśmy, albo wykorzystywaliśmy nie po to, po co były, tak? Czyli generalnie no, gdzieś tam były koszulki, których w ogóle nie nosiliśmy. Więc od początku stwierdziliśmy, że bez sensu wydawać pieniądze, często nie małe, bo to naprawdę różnica między koszulką słabej jakości a dobrej jakości nie jest aż taka ogromna, tak? To i tak musisz wydać na koszulkę słabej jakości jakieś pieniądze. I więc jeżeli mamy wydawać kasę na to, żeby ktoś i tak narzekał, to jest kompletnie bez sensu, więc jak już to trzeba zrobić sensowny gadżet, zastanowić się nad tym, przemyśleć, czy to już było, czy nie było, czy będzie dopasowany rozmiar, czy na przykład zrobić ankietę wśród zawodników, co chcą dotrzymać w przyszłorocznych zawodach. Więc jeżeli to się spełni, to oczywiście i tak będą osoby, które narzekają, to nie wiem, czy są Polacy, nie Polacy, bo oczywiście też tego nie lubię robić, ale generalnie no, ktoś zawsze będzie, staramy się zawsze też być frontem do klienta, czyli nawet jak ktoś napisze do nas, nie wiem, prośby o wymianę rozmiaru, czy ktoś chce coś zmienić, to staramy się to, jeżeli możemy, oczywiście mamy to w swoich zasobach, to spełnić takie prośby. Ale my tak chyba nie odbieramy aż tak bardzo, nie? Że ludzie przychodzą i rzeczywiście odbiór tej imprezy jest taki, że i tak każdy narzeka. No zawsze coś się wydarzy. Nie, no myślę, że pozytywnie. Samo, że ludzie po prostu oczekują zmiany, bo wiesz, dasz tę koszulkę, no i koszulka, już mam cztery koszulki, bo cztery lata biegnę. My też mamy takie problemy na przykład z natury z trasami, tak? Z trasami pewne rzeczy nie przeskoczymy i na przykład my się godzimy z tym, że mówimy, kurczę, ta trasa jest niedomierzona, tak? No bo to wynika po prostu z dystansu, tak? Rower jest krótszy, trasa biegowa jest dłuższa, bo są mosty i tak dalej. Mówimy, kurczę, no idealnie byłoby domierzyć tę trasę, zrobić sobie atesty, wszystko i tak dalej. Nie mieć, kurczę, czterech stopni na trasie biegowej, bo gdzieś tam też się pojawiają, ale no tego się nie da zrobić i pewnie każdy chciałby idealną trasę i zarówno my jako organizatorzy, jak i zawodnicy, którzy mogliby bić rekordy na równych, idealnie wymierzonych trasach, płaskich, bez wzniesień, szerokich i tak dalej. Ale no, są pewne rzeczy, które się nie da przeskoczyć i my mimo wszystko, mimo tego, żebyśmy chcieli to zrobić, to tego wiemy, że nie da się po prostu. I my też wprost o tym mówimy. To nie jest tak, że my jesteśmy zaskoczeniem dla tych zawodników, no bo my informujemy o tym, że te trasy tak wyglądają. To ja jeszcze tylko dopowiem, bo po pierwsze mam wrażenie, że jeżeli robisz taką imprezę, na której nie masz, zawodnicy nie mają wrażenia, że się dzieje jakaś maniana, no to przymknął oko, nawet jeżeli coś mi nie pasuje. Załóżmy to, że jest trzeci raz kubek, tak? Ale jeżeli parę rzeczy w ich pierwszym odczuciu jest nie tak, to wiadomo, że potem się włącza tryb Smurfa Marudy i tak już leci. A w kontekście jeszcze imprez zachodnich, to wam powiem, że startowałem w największych imprezach albo w stolicach miast gdzieś tam na zachodzie, Berlin na przykład, to dosłownie nazwał to Volks Triathlon, tam ludzie startowali. Mniej więcej profil zawodnika tak jak u nas, krótki dystans, ludzie na składakach, mało profesjonalistów, ludzie po prostu, którzy chcą mieć przyjemność ze startu w triathlonie. Ja byłem przerażony, że to się dzieje. Trasa była tak zabezpieczona, że na jednym okrążeniu ktoś potrącił staruszkę na pasach, masakra, i potem peleton się cały posypał. Przyjechaliśmy na zawody samochodem, więc idę do biura zawodu, się pytam o depozyt, a pani wydaje, jaki depozyt. Odprawy nie było, się okazuje, że pływałem bez pianek, a z pianką i z kluczykami do samochodu 5 minut do startu. Depozytu nie ma, aha, czepki musiałeś mieć swoje, dobrze, że mieliśmy swoje czepki, nikt nie wiedział nawet o tym. A DJ puszcza płyty z CD i to było dwa lata temu. I to się dzieje w Berlinie i wiesz, i tam nikt nie narzeka. Są zawody, mamy święto sportu, jedziemy, nie? I kwestia może też poziomu, do którego ludzie są przyzwyczajeni, że wiedzą, że pewne rzeczy mają mieć, nie? Ale tak jak mówiliście o kubkach na przykład, że to jest jakiś tam z jednej strony no mało ważny element wydawanie kubka, mało ważny element w porównaniu do zabezpieczenia pracy, ale z drugiej strony kilka małych elementów, gdzie ktoś tam się natnie, że nie wiem, jest pęknięcie i on powie, ale tu jest pęknięta, a ktoś mu odburknie na przykład, że jest taki albo wypadł. Jakby te małe elementy, jak gdzieś tam są jakieś potknięcia, to odbiór już jednak jest zupełnie inny. Nie? Z nami nikt nie rozmawia na zawodach, to może tak jak uda się gdzieś zamienić parę słów, bo cały czas gdzieś tam latamy, staramy się być na bieżąco. Kontaktem z zawodnikami są wolontariusze przede wszystkim i no, pracownicy przed biura zawodów, tam gdzie masz styczność, to te osoby muszą wiedzieć, po co to robią, muszą być decyzyjne, żeby właśnie szybko,
w sposób, w miarę możliwości oczywiście, na korzyść zawodnika rozstrzygnąć problem. Jeżeli jest pęknięty kubek, dla mnie jest oczywiste, że go wymieniamy, tak? To... Nie, ale mówię, jakby to był tylko przykład, nie? Natomiast te małe rzeczy składają się jednak na... Tak, to potrafi skupić. My to wiemy, zawsze o tym też mówimy naszym pracownikom, wolontariuszom, że staramy się to robić oczywiście w miarę możliwości, tak? Bo jeżeli na przykład deklarujemy rozmiar koszulki, to zawsze jest taki przykład, który do nas wraca, tak? Deklarujemy rozmiar koszulki, no to zamówiłeś eskę męską, a chcesz generalnie, jednak jest za mała, nie? I my rzeczywiście no, domawiamy taką ilość koszulek, którą mamy zamówioną, zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym, plus jakaś tam górka, no i zawsze prosimy tych zawodników, żeby przyszli po imprezie, żeby zobaczyli, czy zostaną te koszulki, no bo jak my mu wydamy L-kę, a wziął S-kę, no to ktoś może tej koszulki nie mieć. No, ale przecież leżą. No i to jest taki najczęstszy problem, nie? No bo, ale przecież wszyscy nie odbiorą tej koszulki. No mówię, no tak, ale nie mogę zagwarantować, że wszystkich L-ek nie odbiorą akurat ci ludzie. A mogę dwa medale, bo przecież... Tak, standardowo. Widziałem, jeden leżał na ziemi, to on już nie to się, tak, no więc są takie sytuacje i dlatego niestety często, i to jest taka nasza też bolączka, że te osoby się wyżywają na tych pracownikach, wolontariuszach i Bogu ducha w innych osobach. Mówi, ale czemu pani mi nie wyda? Mówi, no mam taki przykaz, że nie mogę wydać. No ale tam leżą. No. I to jest 10 osób na imprezie, na której startuje 4,5 tysiąca. Ale niestety z tych 4,5 tysiąca osób te 10 zapada w pamięci. To jest trochę taki przykry element. No, ale na to nie poradzisz. Słuchajcie, poważniejsze rzeczy. Chcecie zamknąć miasto. To źle zabrzmiało. Gotham City. Macie mapę Bydgoszczy, nie? I sobie narysujecie ołówkiem, że o, tak poprowadzimy trasę. Nie? No i fajnie. Tak chcemy, nie? Na co trzeba zwrócić uwagę poza dystansem? Na co trzeba zwrócić uwagę, projektując, wymyślając sobie, którędy będzie prowadzić trasa rowerowa, bo biegowo jakby można chodnikami gdzieś tam, wiadomo, że są skrzyżowania, też jest nieproblematyczne. Jest wiele aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Trasa rowerowa, czyli aspekty związane z zamknięciem gdzieś tam większego kilometrażu. Masz świetny pomysł i co z tego? To można podzielić właśnie na dwa aspekty. W sumie pod kątem zawodników, jak planujemy trasę i pod kątem możliwości organizacyjnych wdrożenia tej zmiany organizacji ruchu. Czyli pod kątem zawodników, no wiadomo, że nie możemy zrobić dystansu na jednej, drugiej pętli, którą niejednokrotnie nam proponowano, tam pętla 3 km, nie? No i my tłumaczymy... Jak na ultra. Tak, i tłumaczymy, że no wie pan, to jest dystans taki i taki, formuła polega na jeździe nie na kole, czyli ten dystans musi być zasada non-drafting, przepustowość odpowiednia, ilość zawodników. Model matematyczny, bo my wyliczamy, to nie jest tak, że na pałę puszczamy ludzi, tylko mamy te fale startowe u nas i odstępy pomiędzy dwójkami, które startują na trasie, po to, żeby zajętość trasy rowerowej była zgodna z tym, co wyliczyliśmy, no, żeby nie było nie można było korków, nie draftować. No bo najgorszą rzeczą jest, jeżeli zawodnik chce się ścigać uczciwie, a organizator mu nie jest w stanie tego dać, bo daje trasę 10-kilometrową, puszcza 1000 osób. No to nie ma. No tak, no tutaj wiesz, też można z kolei rzucić argument, że start falowy, a współzawodnictwo przed kreską, nie? Jakby, ale wiem, że jest, no są różne aspekty. No przy takiej ilości zawodników pogodziliśmy się z tym, że się nie da tego zorganizować. I to jest w kontekście trasy, no to na pewno to, żeby po pierwsze zaplanować wariant, który byłby dla nas akceptowalny, jeżeli chodzi o odbiór zawodników, czyli na przykład pętla, która musi mieć minimum te powiedzmy 20 km, tak? Bo to jest możliwość zorganizowania 1/8, 1/4 na dwóch pętlach i dla 4 na 1/2 w naszym przypadku. Natomiast to jest jedna rzecz, czyli ta, która pozwala nam wybrać odpowiednią trasę. No a druga możliwość, i teraz jeżeli o to dokładnie pytasz, no to jest najgorszy etap, etap organizacji zawodu. Dziwię się, że myślicie o kwestii zawodniku, bo wydawało mi się, że... No nie, no, ale tam, musisz to wiedzieć. Tak? Znaczy, no musisz myśleć o tym, nie? Natomiast jak tam słyszałem, że nie można zamknąć na więcej niż x minut na przykład trasy pogotowia do dzielnicy takiej, nie? Tak jak w Gdyni w centrum jest bieg i na przykład odcinasz szpital, nie? No, to są bolączki organizowania imprezy w dużym mieście i dlatego organizator staje przed dylematem, gdzie na przykład zrobić start, bo jeżeli go przesunie o 500 metrów, nie zrobi go, wiesz, na starym, w Gdyni może nie ma jakby starego rynku, takie starówki, ale no załóżmy, tak jak tutaj chcielibyśmy zrobić widowiskowy start z Wyspy Młyńskiej, to super, ale to niesie ze sobą szereg konsekwencji i dlatego no, organizacja jest sztuką kompromisu, a idąc do właśnie masz wymarzoną trasę, która według ciebie jest ok, czyli spełnia warunki, jest akceptowana dla ciebie jako zawodnika i organizatora,
rozmawiałeś z 20 zawodnikami, mówisz, że jest wpyte, będzie się świetnie startowało, możesz duplikować ten dystans, multiplikować, tak, czyli na 1/4 i 1/2, no to teraz idziesz do zarządców dróg i do inżyniera miasta i do wszystkich służb, które... Wcześniej już z gotowym projektem tak naprawdę, albo chociaż projektem projektu zmiany organizacji ruchu, czyli generalnie, żeby zaproponować to rozwiązanie, czy w ogóle wchodzi w grę. Oczywiście na pierwszym spotkaniu każdy ci powie, że to jest mnóstwo nierealne. Problemów nierealne, bo zamykasz dojazd do właśnie szpitala, bo blokujesz skrzyżowanie, bo blokujesz dostęp do firm, które są na przykład, pracują też w sobotę czy w niedzielę, bo tramwaje, bo nie ma zjazdu z komunikacji miejskiej, bo jest remont i to jest generalnie też, to jest straszna bolączka, bo tak naprawdę myślę, że każdy z organizatorów się z tym wcześniej czy później miał z tym problem albo będzie miał z tym problem. Tak. Remonty. Generalnie no, daleko nie szukać, no, my mieliśmy też mnóstwo z tym problemów, ale na przykład triathlon Borówno, teraz też generalnie specjalnie dla przykład chłopaków, oni mieli przejazd nad Eską, który był jeszcze nieskończony i był taki przejazd bokiem. I tam generalnie przez, nie wiem, około rok, półtorej, około roku, był generalnie przejazd drogą szutrową po boku. Ten objazd jakby boczny, bo nie był wybudowany jeszcze wiadukt. No i oni musieli na zawody wylać z własnych środków asfalt po uzyskaniu oczywiście odpowiednich pozwoleń, tak? Bo to jest droga już tam wojewódzka czy jakaś inna, wylać z własnych środków asfalt, który to jest kosmiczny wydatek, tak? To w zasadzie możesz zorganizować sobie inne każdemu zawody, dać tak bluzę w pakiecie startowym albo generalnie albo starczyć na połowę tego asfaltu, nie? Kosmiczne pieniądze i ten asfalt na przykład potem zrywali, nie? Bo to jest wydatek na zawody, którego nikt nie kalkuluje, no ale wiadomo, że chcąc organizować zawody na dystansie połówki pełnego dystansu na super rowerach, ludzie, którzy jeżdżą na super rowerach, no to muszą mieć udrożniony przejazd. I my mamy też mnóstwo takich problemów, dlatego też z odpowiednim wyprzedzeniem musimy się zwrócić do miasta z projektem, który jest przesyłany do osób, które są odpowiedzialne za wszelkie prace remontowe, planowanie, tylko te osoby też nie są na 100% w stanie zapewnić nam, że w tym okresie nie będzie tego remontu, bo na przykład jest przetarg. Ale przetarg wygląda w ten sposób, że przetarg będzie w marcu, no to jeżeli będzie wszystko ok, to w kwietniu na przykład będzie rozstrzygnięty. Ale jeżeli nie będzie ok, czyli będą odwołania, to może potrwać nawet 2-3 miesiące. Więc jeżeli generalnie to potrwa na przykład kolejne 3 miesiące, to ten remont może się przesunąć o 3 miesiące. Więc to termin jest... swoich zawodów. To generalnie jest wielka loteria. My też zaczynaliśmy tak naprawdę nasza pierwsza impreza chyba. Robiliśmy z przejazdem przez ulicę Nowokielecką, która była w budowie. To, tak, i my tak naprawdę mieliśmy wylaną warstwę asfaltu ścieralną, pierwszą jakąś taką, jestem specjalistą, na chyba 2 dni przed zawodami. No, tam była dziura, wszyscy zawodnicy przyjeżdżali z Bydgoszczy, zdjęcia że jakby chcecie przeprowadzić trasę. 300 metrów przecież i tam jakiś szutr, piasek, jakieś nie wiem, koparki, impreza. No, w ogóle... Wczoraj do tego nie było. Tak. To jest właśnie taki jest przykład, że bardzo... Mnóstwo jest problemów z tym związanych. Rzeczywiście no, nie ukrywamy, że myślę, że do 80% problemów związanych z organizacją imprezy na etapie przed po prostu jest organizacja trasy kolarskiej, przebiegu trasy kolarskiej. Centrum miasta, bo faktycznie gdybyś miał to robić, tak jak mówisz, gdzieś poza miastem, to tych zarządców dróg potencjalnie jest mniej, albo kolizji z podmiotami, które muszą mieć dojazd. Ale teoretycznie, bo spotykaliśmy się z projektami, gdzie było 4 zarządców dróg na pętli 20-kilometrowej, więc... Tak, albo na przykład no, właśnie chodzi o to, że jedziesz drogą w Bydgoszczy, a się może okazać, że ta sama droga, ta sama nazwa ulicy jest w odcinku zarządzana przez miasto Bydgoszcz, w kolejnym odcinku zarządzana jest już Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo jest to odcinek jakiś tam już krajowy, a kolejny jeszcze na zakręcie to jest już wojewódzkie i musisz do innej instytucji się zwrócić o zgodę na to. I tak na dobrą sprawę... A nie wyszedłeś z kilometra trasy jeszcze, nie? I wiesz, przychodzisz, w ogóle nikt nie ma o tym pojęcia. I nawet czasami gdzieś tam w zarządzie dróg czy gdzieś trudno jest uzyskać jednoznaczną informację, gdzie jest koniec tego zarządcy, a gdzie zaczyna się odcinek tamtego zarządcy, nie? Więc i żeby było śmiesznie, na przykład jak robiliśmy pierwszą imprezę biegową, to też taka głośny termin w Bydgoszczy, narysowaliśmy, gdzie chcemy jechać rowerem, ale pokażcie, gdzie bieg. No tu i tu będziemy przebiegać. A co to jest za działka? I tam taki nieużytek, taki dziki parking, nie? Nie, to jest prywatnego właściciela. Na pewno? Ale jak? Czy to było sprawdzanie, kto jest właściciel w ogóle działki jakiejś? A taka droga, która tam od 30 lat każdy chodzi, spacery i tak dalej, nie? No, jak jest coś oficjalnie komercyjnie, to tak. Jest... Albo na przykład bulwary, tutaj daleko nie szukać, bo w naszym sąsiedztwie są bulwary nad rzeką Brdą.
jest tak, że trasa biegowa, no nie musimy zamykać ruchu, tak? Bo generalnie może nawet piesi mogą chodzić swobodnie korzystać z tego bulwaru. Natomiast też generalnie naprawialiśmy jakieś dziury, które były, nie wiem, spowodowane tym, że spadł duży deszcz, jest jakaś dziura w asfalcie, w kostce brukowej wybrakowane, osunięcie nadbrzeża, więc jakieś tam zagrożenie dla zawodników. No to pisma wysyłaliśmy, na przykład ja wysyłałem gdzieś tam do chyba zarządu, do miasta Bydgoszczy, gdzieś jeszcze i na przykład to pismo do mnie wracało, że tym się zajmuje zarząd dróg w Chojnicach. Bo ten odcinek, dosłownie jest taka sytuacja, trochę chora i na przykład pisze z panią z Chojnic, że ona, a gdzie to jest? A tutaj, aha, no dobrze, to może coś zrobimy z tym, nie? Więc to jest w ogóle tak pomieszane niektóre są rzeczy, więc... Zawodnicy tego nie wiedzą, więc ja też, my zdajemy sobie sprawę, że z punktu widzenia zawodnika, który nie organizował, i to jest logiczne, że mają takie... No. Nie rozumiem, czemu organizator musi zmienić trasę, albo czemu ona jest niedomierzona. No, my możemy tobie to i wszystkim słuchającym nas teraz opowiedzieć, ale to zawodnik ma prawo oczekiwać trasy wymierzonej, ale po prostu czasami jest niemożliwe. A propos niewiadomych, tak naprawdę remont bulwarów na pewnym odcinku tutaj nad rzeką Brudą jest planowany od chyba 4 lat i też to jest właśnie nie leży w gestii miasta, chyba tylko jakiejś innej instytucji. I po prostu jest oczekiwanie na środki unijne, przypuszczam, i po prostu no, my nie wiemy, tak, kiedy to będzie. To z roku na rok zadajemy to samo pytanie, czy już wiadomo, kiedy będzie. No to otrzymujemy, że jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie. Śmieć mi się chciało, jak o drogach mówiliście, o kto jest jakby zarządcą danej drogi, nie? No bo skąd też ten obywatel biedny ma wiedzieć, do kogo ma... Tak, wystosować pismo. Pisma, że jest nieodśnieżone na przykład, co teraz jest tak na czasie trochę, nie? Plusem jest to, że rzeczywiście... miasto, nie? Ale trasa może być jakaś krajowa tak naprawdę przez miasto. Plusem tych dróg jest to, że my rzeczywiście musimy uzyskać zgodę z każdego z zarządców, aczkolwiek finalny projekt akceptuje zarząd dróg miejskich w Bydgoszczy, więc to jest jeszcze plus, że generalnie każdy wydaje opinię co do tego, czy można zająć, czy nie można, ale decyzja wydaje jeden tak naprawdę organ, więc to jakby ułatwia to już finalną procedurę uzyskania tego zezwolenia. Jak wygląda struktura organizacyjna, że tak powiem, jednostki, którą można nazwać, znaczy inaczej, jak wygląda to wasze drzewko, że są organizatorzy i możecie podzielić jakby ludzi na jakieś grupy, że jest osoba, która na przykład odpowiada za wolontariat i pod tą osobą jest osoba odpowiedzialna za trasę biegową, za trasę taką, albo za w ogóle rekrutację w wolontariacie. Jak byście podzielili na takie główne grupy, jeśli chodzi o organizację zawodów? Jest to drzewko, tak jak mówisz. Mhm. My jesteśmy we dwójkę organizatorami, ale mamy jeszcze jedną osobę, która z nami jest, czyli Michalinę, która jest z nami cały czas i po prostu jest odpowiedzialna za kontakt z zawodnikami i za stronę graficzną naszych imprez, więc to jest takie super kombo, dzięki czemu mamy, tak jak Olek powiedział, nie mamy rozbudowanej struktury, bardzo szybko możemy działać i od pomysłu przez kreację do wdrożenia tego jest naprawdę czasami zaskakująco mało czasu mija, ale to nam daje dużą elastyczność, dużo możliwości, których nie mają duzi organizatorzy albo tacy, którzy jednak tego zaplecza nie mają. Reszta osób, która z nami współpracuje, działa eventowo, czyli faktycznie są odpowiedzialni za poszczególne wycinki organizacji. I na przykład jest logistyk, który jest odpowiedzialny za zatowarowanie. Jest osoba, czy właściwie dwie osoby, które są odpowiedzialne w całości za wolontariat. Oczywiście my to nadzorujemy, ale dziewczyny są odpowiedzialne za zaplanowanie poszczególnych pól, w których ten wolontariat się porusza. Nadzór nad rekrutacją i szkoleniami, to wszystko razem sobie opracujemy, ale odpowiedzialność i jakby wdrożenie jest po ich stronie. No i w ramach takiego wolontariatu, na przykład oprócz dwóch kierowników jakby wolontariatu, tak, masz liderów wolontariatu, którzy są odpowiedzialni za poszczególne odcinki, to są powiedzmy senior wolontariusze. Potem mogą być jeszcze jakby kierownicy, taki lider wolontariatu może być odpowiedzialny na przykład za jeden punkt żywieniowy albo za dwa punkty żywieniowe, już załóżmy, posilimy się tym przykładem, albo na przykład za całą trasę biegową. No i są osoby odpowiedzialne za poszczególny odcinek i potem jest wolontariusz, który na końcu dostaje identyfikator, wie do kogo się zgłosić w problemie dotyczącym jego odcinka, wie do kogo zadzwonić, na przykład jak chce zejść, bo musi skorzystać z toalety, to bardzo niby trywialna rzecz, ale kluczowa przy evencie, który trwa kilka godzin.
wie, gdzie ma zjeść, o której godzinie, gdzie ma się zgłosić, wie, do kogo zadzwonić, jeżeli jest, nie wiem, ktoś zasłabnie, jest też na szkoleniu medycznym, może być kilkukrotnie, żeby się też przeszkolić. Wie, gdzie zadzwonić, jeżeli nie, coś się stanie na trasie, nie wiem, samochód wyjechał na przykład na trasę rowerową, albo jeżeli, nie wiem, zerwie się taśma na trasie, no to też wie, do kogo zadzwonić, bo ktoś jest odpowiedzialny za zabezpieczenie trasy. I to powoduje, że nie dzwoni się do nas, tylko do osób, jasne, jasne, ale dobra, jest logistyka, jest wolontariat. Mamy jeszcze osobę, która jest odpowiedzialna za całe aspekty techniczne, tak, nasz przyjaciel Michał, dyrektor techniczny. Tak jest. Więc on generalnie zapewnia nam wdrożenie organizacji ruchu, bo ma doświadczenie właśnie drogowe. I rzeczywiście no, to jest osoba, która ma bardzo ważną funkcję na imprezie. No bo jak wiemy, że trasa jest jednym z istotniejszych elementów całych zawodów, więc o ile ta trasa będzie na początku dobrze ukierunkowana, tak, bo to jest kluczowe, żeby dobrze pokierować pierwszych zawodników, a potem już jakoś to się dzieje, no to potem wiadomo, że to zagryzie, tak, i ta trasa tak, będzie już okej. Tak, wdrożenie, to czego się nie widzi, to jest czasami kilkadziesiąt osób, które, wiesz, i kilkanaście samochodów, które w odpowiednim czasie przez tydzień rozwożą najpierw w odpowiednie miejsca, a odpowiedniej ilości, gdzie tydzień, dwa tygodnie i płotki, potem jest rozstawianie tych płotków, potem są pachołki, tak zwane uboty, które oddzielają te trasy zawodów, otaśmowanie i tak dalej. Kilkadziesiąt osób, które jest wykonawcami tego, co Michał zaplanował, uzgodnił i zlecił do realizacji. No i to już jest taki bardzo poważny element. Są sędziowie, kwestie techniczne, na przykład rozstawienie stref no zmian. Głównie kwestie bezpieczeństwa, tak? Czyli prawidłowe zabezpieczenie tych tras, wyjazdów, wszystkiego, żeby to działało tak, jak ma działać, bo to właśnie mówię, pierwsi zawodnicy są najbardziej istotni, bo jeżeli jeszcze nie ma nikogo na trasie, to każdy kierowca myśli, a jeszcze zdążę. I często wjeżdżają, bo jeszcze ostatni, policjant jeszcze kogoś przepuści, bo pan się spieszy, jeszcze pan zdąży. I rzeczywiście potem, jak już machina ruszy, to już jest łatwiej, tak? Ale generalnie w pierwszym etapie jest to niezwykle ryzykowne. Dobra, a słuchajcie, wymyślicie sobie, domyślam się, że wy robicie research na przykład, jaki chcecie gadżet zrobić, tak? I teraz co dalej, już to logistyka przejmuje jakieś zakupy i tak dalej? Nie, to akurat robimy my i to się opiera na tym, że nie dość, że jakby śledzimy strony, jeździmy na zawody, tak naprawdę największe zawody, nie tylko największe, w ogóle takie, które się nam wydają najciekawsze, po całym świecie, ale też jeździmy na targi reklamy na przykład, na których możesz wyczaić gadżet, który coś dopiero nie będzie za rok. Bo nawet jeszcze nie jest w produkcji, albo dopiero ktoś szuka dystrybutora. Albo chcemy przełożyć na przykład gadżet, który w ogóle nie jest związany ze sportem, na przykład na nasze potrzeby, nasze realia sportowe. No, szukamy pomysłów, bo im więcej jeździsz, inspirujesz się, tym większe masz szanse, żeby może nie tyle wymyślić koło na nowo, ale no znaleźć coś, czego nikt inny nie robił, no bo no, gadżet sportowy, koszulka, tak, czepek, bidon, no, teoretycznie mógłby, jest. Zawsze warto coś nowego. Ty możemy ale się możesz zrobić to też w inny sposób, może ten bidon być albo tak ładnie zaprojektowany, albo może mieć jakieś dodatkowe funkcje, których nikt jeszcze nie ma, bo dopiero jest wdrażany, że będzie miał dodatkową wartość dla zawodnika i to jest dla nas kluczowe. Jak to bidon jest jakaś jedna firma, produkuje bidony chyba z trzciny cukrowej, czegoś tak, z cukru? Biodegradowalne chyba i generalnie na tych targach, pan mówi, że średnio 3 na 10 osób bliżej ten bidon, rzeczywiście jest słodki, jest jadalny, ale tak nie, to nie jest. Mieliśmy taki bidon, nie jest słodki. To nie jest jak te talerzyki takie tam z owsa czy z czegoś, takie, które można zjeść po skonsumowaniu posiłku i te bidony, pan mówi, że tak na targach średnio co trzecia osoba, tam 3 na 10 musi zawsze polizać, bo jest taki wielka zawieszka, że bidon z cukru biodegradowalny. Tak. Co się składa na budżet takiej imprezy? Ile to jest, tak procentowa plus minus, ile procent to jest na przykład z wpisowych, ile z różnorakich świadczeń sponsorskich, ile miasto, czy miasto to jest raczej po stronie drugiej, kosztowej? To ulubiona odpowiedź na każde pytanie, jak pytasz specjalisty, to zależy. Zależy od imprezy, czy ją właśnie robisz w centrum miasta, czy nie. Zależy od tego, czy jest ale duża, czy mała. W naszym przypadku, nie? U nas też zależy od edycji tak naprawdę. Który, u nas tak, roku, no. Myślę, że generalnie po pierwsze, no nie ma co ukrywać, że wsparcie sponsora tytularnego te proporcje mocno zmienia i to na pewno jest tak, że no nie wiem, powiem, że nie zastanawiałem się nad tym, ile to procentowo dokładnie wynosi, ale na pewno generalnie no, wtedy ten zastrzyk środków ze strony sponsorskiej jest na pewno dużo większy i można sobie pozwolić na
inne nieplanowane wydatki nie trzeba aż tak oszczędzać. Natomiast w przypadku rozpoczęcia swojej przygody w ogóle z organizacją imprez sportowych, to trzeba chyba raczej w pierwszych latach nastawić się na to, że raczej jeżeli się nie ma tego dobrze zoptymalizowanego, jeżeli się tego nie robi wszystkiego samemu, rzeczywiście my początkowo robiliśmy wszystko samemu, tak, i staraliśmy się... Nie stać nas było po prostu, żeby zatrudnić specjalistów, więc pierwsze dwa lata, czy trzy nawet, to była impreza, która była na zero praktycznie. Jakby policzyć czas pracy, to my do tego dokładaliśmy. Mhm. Ale byliśmy w takiej sytuacji życiowej i zawodowej, że mogliśmy sobie na to pozwolić i to dało nam możliwość zrobienia imprezy, która jakby to procentuje w tym momencie. Jasne, jasne. Więc to kluczowo i jeżeli wracając do tematu miast ogólnie, to my też nie ukrywam, że mamy wiedzę na ten temat, że są bardzo różne widełki, tak? Że dane miasto może doinwestować symboliczną kwotą, nie wiem, 3-5 tysięcy, a w przypadku innych miast, które mają zupełnie inaczej może poukładany budżet promocyjny, może dofinansować taką imprezę kwotą kilkuset tysięcy złotych, tak? Mhm. Więc to są kolosalne różnice, ale też nie ma co tego odnosić stricte do danego wydarzenia, no bo wiadomo, że dane wydarzenie organizowane przez, nie wiem, organizatorów w małej miejscowości na 100 osób, no nie może otrzymać takiego dofinansowania jak, nie wiem, Ironman w Gdyni, światowa marka, załóżmy, która generalnie zachęca do uczestnictwa i do przyjazdu do tego miasta bardzo wiele osób. My też jakby staramy się w kontaktach z miastem, jak i każdym innym sponsorem, dosyć jasno i klarownie pokazać, że te pieniądze to nie są pieniądze dla nas, żebyśmy kupili sobie samochód, czy żebyśmy generalnie zrobili coś z tymi pieniędzmi po prostu i żeby to ich nie interesowało, tylko po prostu my staramy się pokazać, jak zostaną te pieniądze od razu wydatkowane, przez co możemy uatrakcyjnić tą imprezę dokładnie, nie wiem, czy właśnie dodatkowym gadżetem. Co te pieniądze zmieniają? Bo my nie ma co ukrywać, że generalnie w większości, zwłaszcza na początku naszej przygody ze sponsorami, to zdecydowana większość otrzymanego wsparcia od sponsorów to jest wsparcie barterowe, tak? I to pewnie w wielu przypadkach ma to miejsce, więc wsparcie barterowe to jest super wsparcie na początku organizacyjnej przygody. Drugą opcją dla nas, którą często łatwiej nam zachęcić danego sponsora do wejścia do takiego wydarzenia w charakterze partnera, to jest produkcja wspólnego gadżetu. I to generalnie jest fajna korzyść, bo po pierwsze dany sponsor otrzymuje personalizowany gadżet pod siebie. Nam to schodzi z budżetu, więc tak na dobrą sprawę jest to pewnego rodzaju wsparcie gotówkowe, tak? No nam to inaczej jest to zasięgowane po prostu. A ten gadżet rzeczywiście potem pozwala wypromować tego sponsora, jeżeli jest on atrakcyjny, przez dalszy okres czasu, tak? Ludzie korzystają z kubków, bidonów przez kolejne lata. Więc to jest kolejny aspekt, no ale w przypadku takich sponsorów tytularnych, głównych, no to wiadomo, że już też chodzi o rozpoznawalność marki, o promowanie, nie stricte o kwestie sprzedażowe akurat w przypadku firmy Enea, ale no są sponsorzy, którzy oczekują od nas po prostu rezultatów, tak? Czyli jeżeli promujemy, nie wiem, daną firmę producenta pianek pływackich, no to oczekuję, że dzięki wsparciu, którego nam udzielił, no to ta sprzedaż mu skoczy i tak niejednokrotnie się udawało działać. Bo wiesz, bo jeżeli wkładasz X, no to nie chciałbyś być mecenasem, tylko działamy w przestrzeni biznesowej z partnerami, sponsorami, więc po prostu ta kasa musi się gdzieś tam na końcu zgadzać. Cel wizerunkowy, a cel sprzedażowy. Tak, każdy ma różne cele. Ja ci powiem, że zyskałeś dużo na wizerunku i ci przedstawię jakieś cyfry i logo na tym, no dla mnie to, ja nie czułbym się fair przedstawiając tylko takie wartości, więc przedstawiamy konkretne dane. Dotarliśmy do takiej ilości osób, wartość tej kampanii jest taka i taka, ale zobacz, ile dzięki temu jeszcze sprzedałeś. I oczywiście część partnerów nam udostępnia te dane, co jest dla nas bardzo wartościowe. Badamy też wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu satysfakcję zawodników i rozpoznawalność poszczególnych sponsorów, co pozwala nam, w ogóle całość imprezy, jest taki raport kilkudziesięciostronicowy co roku po każdej imprezie i dzięki temu my mamy też informacje, na ile nasze działania są skuteczne i nie boimy się tego, nie wstydzimy się tego pokazywać. Zawsze taki raport dołączamy do ofert, bo uważam, że to jest kluczowe, żeby sponsor wiedział dlaczego i co może zrobić, żeby jak największą stopę zwrotu, w zależności od jego potrzeb, bo tak jak kolega powiedział, ktoś będzie chciał sprzedać, a ktoś będzie chciał pokazać, cześć, jestem i jesteśmy super firmą, tak? Każdy ma inne potrzeby. I my mamy ofertę, ale ta oferta zawsze jest dopasowywana do potrzeb, po rozmowie, po spotkaniu często, na przykład
przez internet, bo teraz nie można osobiście, ale tak, to ona jest personalizowana, bo tylko wtedy my mamy pewność, że dajemy to, czego ludzie od nas by oczekiwali. No i to gwarantuje też, że większość sponsorów jest z nami no, od początku, albo było jakieś naprawdę w tych kluczowych sponsorach kosmetyczne zmiany. To, co powiedziałeś na początku, że to, że marka Ena jest z nami 3, właśnie teraz 4 lata, to też jest ten klucz. No my staramy się wykorzystywać potencjał właśnie Enei w naszej imprezie i od początku szukamy takich ścieżek, żeby jak najwięcej ugryźć dla zawodników, no bo to wsparcie zapewnia nam możliwość na przykład udrożnienia, usprawnienia komunikacji na imprezie, bo pojawiły się parę lat temu te konstrukcje, kładki. To jest gigantyczny koszt, gigantyczny czas, żeby to złożyć, rozłożyć, ponad 10 dni, żeby cała trwa produkcja i złożenie tego. No ale to powoduje, że no, zupełnie się inaczej poruszasz po imprezie. Możesz chodzić, tak, po prostu. Nie musisz stać w kolejkach, wiesz, na tych śluzach, tak. To kosztuje, ale dzięki konkretnemu wsparciu jesteśmy w stanie to zrobić. Zapytam jeszcze raz, ale inaczej. Czy na budżet imprezy bardziej składają się sponsorzy, biorąc ich wszystkich w jedno, do jednego gara, czy zawodnicy? To zależy. No myślę, że raczej zawodnicy, ale no u nas generalnie tak mimo wszystko raczej zawodnicy tak naprawdę, no bo to jest skala imprezy powoduje to, że możemy sobie pozwolić na to, ale też siłą rzeczy, jeżeli mamy naprawdę, no wpisowo u nas się zaczyna od 99 zł, a tak na dobrą sprawę nas często koszt wyprodukowania pakietu startowego wynosi więcej, bo musimy zrobić koszulkę, kubek, czapkę, coś tam jeszcze, pomiar czasu, jakbyśmy sobie zliczyli wszystko, zabezpieczenie medyczne, to się może okazać, że te 99 zł nie pokrywa. Oczywiście to jest najniższa opłata, są opłaty, które są zdecydowanie wyższe, tak? Już im dalej się zapisujesz bliżej terminu imprezy. Więc to jest tak zaplanowane, żeby oczywiście tam starczyło na wszystko. Oczywiście też planujemy budżet w oparciu na to, o to, jaki mamy tak naprawdę de facto środki do wydania. Ale no mimo wszystko przy tej skali imprezy, którą my mamy, to na pewno więcej no, wpływu jest generalnie z tytułu uczestnictwa w zawodach, aniżeli wpływu ze sponsorów. Natomiast no, w przypadku złotego strzału na przykład przy małej imprezie, no to na pewno będzie to inny procentowy udział. W waszym przypadku. No, u nas zawodnicy płacą za swój udział faktycznie i ja to tak jak mówię, dlatego powiedziałem, to zależy, bo są małe imprezy, które potrafią mieć bardzo duże wsparcie, bo na przykład generują duże zainteresowanie, nie wiem, medialne, tak, i opłaca się sponsorowi wykupić, być sponsorem wydarzenia, bo dzięki temu jest przez godzinę. U nas rzeczywiście tak jest, no są zupełnie inne imprezy, tak? Bo są na przykład imprezy, które w ogóle nie mają wpisowego, jakieś mistrzowskie, tak na dobrą sprawę, i wtedy rzeczywiście ten budżet jest gdzie inaczej kształtuje. Jasne, jasne. Nie no, wszystko jakby na waszym przykładzie. Dobra, kończmy, bo jest już późno, ale na koniec tak, ale fajne rzeczy, bardzo dużo takich drobnych rzeczy fajnych usłyszałem, o których jakby totalnie nie miałem pojęcia i myślę, że wiele osób to może zaciekawić. COVID. Nie odbyło się. Nie jest śmieszne. Bydgoszcz Triathlon rok temu. Czy u was podjęcie jakiejś decyzji to było tak, że jest taka sytuacja, podejmujemy tak, za miesiąc sytuacja się zmienia, podejmujemy inaczej? Ja przyznam szczerze, nie śledziłem, jak to wyglądało. Jedyne, co śledziłem, no to komunikaty mailowe, które były bardzo rzadkie i konkretne, że co jakby coś zostało postanowione. Jak to u was wyglądało, to zarządzanie kryzysowe? Czy tak raczej dryfowaliście, myśleliście, czy... Przecież wiemy, no wiadomo, że mieliśmy wszystko idealnie zaplanowane. Tak. Każdy by tak powiedział, nikt nie był gotowy na taką sytuację. Mhm. Jak dowiedzieliśmy się, że Tango Down, krótko mówiąc, w marcu, no to usiedliśmy i no wiadomo, zupełnie inna atmosfera niż teraz. Siedzimy sobie rok później i jakby skala jest dużo większa, ale wszyscy się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji. No tak. No. Rok temu nie wiedzieliśmy, czym to się je, ile to potrwa. Nasza wersja była taka, że no spokojnie, zawody się odbędą, ale... Bo to lipiec dopiero. Tak. Tak, my wracaliśmy właśnie z obozu jakiegoś, rzeczywiście dochodziły do nas sygnały, że gdzieś tam już za granicą coś się dzieje, że wtedy były jeszcze Włochy, Hiszpania, pomału zaczynało coś tam ruszać, covidowo. Ale no, w naszej ocenie to w ogóle jeszcze nie było zagrożenia wtedy. To rzeczywiście potem tak nagle 2-3 tygodnie później się okazało, że oj, nie jest dobrze. Nie? I rzeczywiście to możemy teraz na spokojnie, na chłodno o tym rozmawiać. Ale wtedy no oczywiście byliśmy mega spanikowani. To tam też jakby no, między organizatorami też jakieś tam nastąpiło poruszenie, że w ogóle co robić. My mieliśmy imprezę powiedzmy w lipcu, więc to mieliśmy ten komfort, że mogliśmy posiłkować się tym, co zrobią inni organizatorzy, ewentualnie posiłkować się reakcjami osób, jak zareagują na ewentualnie przesunięcie imprezy, odwołanie tej imprezy. Oczywiście w pierwszej kolejności zaczęliśmy
to, co było możliwe, no to produkować bez daty, no bo to jest takie kluczowe na imprezie, że no wyprodukujemy medale za x tysięcy złotych, które będą z datą. No to albo jest, czepki na przykład. Albo czepki. Czepki sprowadzasz z Malezji i one, proces zakupowy trwa pół roku. Tak, więc generalnie są takie problemy. Czepki mieliśmy zakupione w lutym i to jedyne, co to dało się szybko, wiesz, niewielkim kosztem zmienić. Są takie rzeczy, które mogliśmy, że tak powiem, ograniczyć może wydatkowanie tych środków, albo generalnie coś wstrzymać, albo produkować po prostu bez daty, żeby się zabezpieczyć na wypadek przesunięcia imprezy bądź jej odwołania. No i rzeczywiście w marcu podjęliśmy chyba decyzję, że taki ostateczny termin to chyba był tam maj chyba. I że my, znaczy, dla nas taki wewnętrzny tak. To jest to końcówka kwietnia, żeby się podejmować decyzję. No bo ta, nie możemy podjąć decyzji na dwa tygodnie przed imprezą, bo wiadomo, że po pierwsze nie będziemy w stanie jej zorganizować, bo to jest za krótki okres. Mhm. Uzyskać wszystkich właśnie pozwoleń, zezwoleń, wszystkich tego typu rzeczy. A przede wszystkim no, byłoby to nie w porządku wobec samych zawodników, którym poinformujemy, że okej, okay, impreza się odbędzie za dwa tygodnie, bądź impreza się nie odbędzie za dwa tygodnie. No, wiadomo, każdy musi poplanować wszystko. Wtedy rozpisaliśmy sobie zgodnie ze stanem wiedzy kilka wariantów i przechodziliśmy do kolejnych wariantów i dopiero właśnie pod koniec maja chyba tak podjęliśmy decyzję i też staraliśmy się, no umówię się, my mogliśmy się poruszać tylko na podstawie oficjalnie dostępnych danych i zawsze staramy się poruszać i podejmować decyzje na podstawie danych, bo wydaje się, to jest panika, więc lepiej się wstrzymać tydzień i podjąć dobrą decyzję, nawet jeżeli ona będzie zła, ale będzie dobra, bo, no bo przemyślałeś ją dobrze, tak, a nie z gorącą głową. No i tak po konsultacjach też i ze sponsorami, partnerami zapadła decyzja, że imprezę przesuwamy na przyszły rok. Ale też był wariant generalnie też zrobienie imprezy we wrześniu, aczkolwiek też w kontekście współpracy z głównymi partnerami ustaliliśmy, że mimo wszystko, bo teraz, jak powiem, ludzie przychodzą do porządku dziennego z COVID-em, tak, że no jest, to się dzieje, raczej każdy zachorował, bądź przechorował, bądź jeszcze przechoruje, albo będzie szczepiony, ale wtedy to było tak, że nie wiadomo, czym to się je, więc też wizerunkowo w kontekście organizacji imprezy i ryzyka pod kątem sponsoringowym dla chociaż naszego partnera Enea, miasta Bydgoszczy, no stwierdziliśmy, że jednak nie warto ryzykować, ze względu na bezpieczeństwo chcemy tę imprezę przełożyć, co spotkało się tak naprawdę raczej ze zrozumieniem zawodników i to możemy złożyć ukłony wśród dla naszych klientów, zawodników, uczestników naszej imprezy, bo naprawdę jest to najłagodniejszy wymiar kary dla nas, że tak powiem, że nie zorganizowaliśmy tej imprezy. Zarówno no, ukłony dla zawodników, jak i dla sponsorów, którzy zrozumieli tą sytuację nietypową. No to jest też timing komunikacji ważny. Jakbyście wyskoczyli w marcu z takim komunikatem, no to panikują, nie? Tak, no, tak. Staraliśmy się robić, czyli informować, że też mieliśmy napływ coraz więcej wiadomości, maili, co robić, jak robić, co, czy robicie, czy nie robicie. Ale my tak na dobrą sprawę staraliśmy się odpowiadać na bieżąco, no, sami nie wiedzieliśmy, tak? Czekaliśmy na jakiś oficjalny komunikat, tak samo jak i teraz, tak? Na dzień dzisiejszy nie możemy zrealizować imprezy, no ale liczymy na to, że wszystko się uda i no, żyjemy w nadziei, że wszystko będzie okej, okay, tak? Prawda jest taka, że wiesz, no, w maju to już była taka dosyć duża presja od zawodników, no bo pytali, no kurde, odbędzie się czy nie odbędzie, tak? Jest półtora miesiąca do zawodów, no i to już to się zbiegało z tym terminem, który sobie wyznaczyliśmy, już wiedzieliśmy, tak? Że po prostu to jest ten moment, w którym musimy podjąć decyzję, no i faktycznie ją podjęliśmy. Mhm. No staraliśmy się to zrobić tak, że każdy, kto został z nami, po prostu przeniósł pakiet na przyszły rok, dostał substytut w postaci tego bezpłatnego udziału, bezpłatnego w tych wirtualnych zawodach, tak, które organizowaliśmy. Można było w wielu miejscach, w sklepach Decathlon mieliśmy swoje punkty, w których można było odebrać zamówione gadżety, więc każdy, i kto... pakiet startował. Tak, dokładnie. Każdy, kto zostawił pakiet na przyszły rok, dostał pakiet korzyści o wartości prawie 100 zł, mógł z niego skorzystać, wystarczyło się zapisać. No, niektórych te biegi wirtualne nie kręcą, więc po prostu sobie temat odpuścili. No wiadomo, to już jest temat wałkowany od roku. Na początku było to mega atrakcyjne, no bo było coś, teraz już pewnie mniej. Na część zawodników faktycznie z tego skorzystało i wyszła całkiem fajna akcja, jesteśmy z tego zadowoleni. No i co, no, teraz przed nami, wiesz, naszym dużym atutem też jeszcze właśnie było to, że impreza jest praktycznie wyprzedana, ta lipcowa, i dlatego też padł pomysł, żeby robić imprezę majową, bo ogłosiliśmy, dobra, impreza w lipcu się odbywa w 2021 roku, zostało tam jeszcze 100 miejsc na 1/4 i chyba 18 na 1/2 i 5 na 1/8 zapisy, czas start. I połowy tych miejsc nie było w ciągu tam pierwszego dnia. Tak, i więcej osoby miały więcej pretensji o to, że nie, że przynosimy imprezę, tylko to, ale jak to? No przecież to znowu nie będę mógł się zapisać na lipiec, ja chcę się zapisać. Tak. Więc rzeczywiście wpływały prośby, że mieliśmy listę rezerwową, że chcą się osoby zapisać do nas na imprezę. No i stąd właśnie powstał też pomysł maja.
żeby rozszerzyć swoje portfolio i zrobić właśnie dwie imprezy, bo biorąc pod uwagę frekwencję, to jesteśmy w stanie zrobić dwie imprezy, żeby to rozłożyć w czasie i myślę, że też to się spotkało z zadowoleniem zawodników, że ta impreza majowa się odbędzie. Spotka się z zadowoleniem, jak obydwie edycje się odbędą zgodnie z planem, za co trzymajmy kciuki, no bo jesteśmy w trochę podobnej sytuacji jak w zeszłym roku, z tym, że teraz wiemy, jakie jest ryzyko, no bo... No tak, 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 tak. Wiemy, tak, że mogą się imprezy nie odbyć, aczkolwiek no, trzymamy kciuki, żeby jednak wszystko poszło ku lepszemu. To trzymajmy kciuki. Dzięki wielkie za rozmowę. Miejmy nadzieję, że się wszystko potoczy. Takie jest hasło już wyświechtane, że wszystko wróci do normalności, nie? Bo mamy cel, tak, zorganizować imprezy. Z naszego punktu widzenia ważne jest to, że no, dla zawodnika to jest start za powiedzmy pół roku, ale dla nas to już musimy traktować jako wiadomo, pracę. Że organizacyjnie to jest wszystko... To jest 9 miesięcy ciężkiej pracy i w pewnym momencie musisz po prostu zamówić te czepki, zamówić te medale, zrobić projekt zmiany organizacji ruchu i to są kolejne inwestycje, które po prostu musimy te koszty ponosić, żeby być gotowym. Kiedy będzie tam możliwość organizacji imprezy. Więc no robimy, no bo nie będziemy siedzieć z założonymi rękami. Chcemy zrobić tę imprezę, chcemy się z wami spotkać. Ale w ogóle podobała mi się odpowiedź, takie metodyczne podejście. Mówi, że były różne schematy jakby rozpisane, co się może wydarzyć i co robimy w związku z tym, co się wydarzy. Nie? Jakby te parę sytuacji nas zaskoczyło, ale ten czarny scenariusz, który był, myśleliśmy, że on się nie wydarzy. Że wiesz, w ogóle nic nie będzie można robić. A się okazuje, że no, z małą przerwą, bo na przykład we wrześniu robiliśmy Mistrzostwa Polski w półmaratonie i imprezę na 2,5 tysiąca osób, ale też wymyśliliśmy taką formułę, w której można było zrobić zawody biegowe, które się odbywały 3 dni. I tak, zawody... w formule ciągłego startu. Tak, tak. I one zwiększyliśmy frekwencję o 25% w stosunku do poprzednich lat, zwiększyliśmy ilość osobostartów i jakby impreza jest fantastycznie oceniana i w przyszłym roku już mamy decyzję sponsorów, od partnerów, że tak, robimy, no, super, tak. Więc no, czasami trzeba szukać dróg. COVID zweryfikował niektóre nasze postanowienia, tak, plany, tak, więc... Tak. Ale trzeba myśleć pozytywnie. Czas nagli, trzeba kończyć. Wielkie dzięki, naprawdę. Bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Myślę, że inni też skorzystają z tej wiedzy, albo przynajmniej będą bardziej świadomi, co mają na zawodach i z czym to się wszystko ma. Trenujcie, startujcie, ale trenujcie przede wszystkim. I trzymajcie kciuki, żebyśmy się spotkali w maju, a potem w lipcu. Dokładnie. Tak, ale bądźmy w formie, to jest najważniejsze. Dobra, no. Dzięki wielkie, hej. Dzięki. A może ja mam jakieś pytania przygotowane? A jednak, czyli... A nie chciałem zadawać wcześniej. I pierwsze pytanie, jak oceniacie reakcję innych organizatorów? Taki otwierać, żeby rozluźnić atmosferę.